Teraz, proszę Państwa, zapraszam na występ kabaretu Zgrana Paka z Rakowic. Panowie, czy kobieta to słaba płeć i krucha istota? Ale skąd? To fałsz i wielki błąd. Ona twarda jest niczym skała, cierpliwa i zawsze wyrozumiała. Bo kto czeka, gdy mąż późno do domu wraca? Kto parzy herbatki, kiedy on ma kaca? Kto na paluszkach cichutko chodzi, bo jego głowa boli? Jest zmęczony i musi wyspać się do woli? Komu już się wiedną, kiedy prąd zabrali, a w telewizji ważny mecz imitowali? Kto nerwy musi mieć ze stali, gdy z samego rana auto nie odpali? No właśnie, kto? No niestety, ale to silna płeć. Kobiety. Moc kobiety jest niezmierzona. I czy to matka, czy też żona, swoim uśmiechem od samego rana największego smutasa powali na kolana. A gdy mamy kłopot, zawsze jest blisko. Za szczęście nasze oddałaby wszystko. Świat bez kobiety jest ponury, niebo przysłaniają chmury. A gdy jest obok, świat się śmieje. Słońce świeci, wiatr nie wieje. Przy kobiecie zawsze jest lato, drogie panie. Dzięki wam za to. Takim to niekonwencjonalnym początkiem wita Państwa kabaret Zgrana Paka z klubu seniora w Rakowicach. Dobry wieczór Państwu. A teraz wystąpi przed Państwem Mania i Henio. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem, królewiczem jestem ja, a moja Mania będzie pewnie królową tego poranka. Winko jest, flaszka jest, zapomniałem o świeczkach, ale ona i tak nie zauważy. A teraz poczekam na nią i spróbuję z nią spędzić romantyczny poranek przed wyjazdem na imprezę, bo po powrocie to już będzie za późno. Witajcie na tej sali, panowie się zebrali, by wam umilić, panie, dzisiejsze balowanie. I nie ma się co burzyć, trzeba nam wiernie służyć. Szampan, kawka, kwiatek i kabaret na dodatek. Heniek, kochanie, wyrzuć śmieci. Mówiłem, miało być tak romantycznie. Tak. Mania, no toż kuźwa, dopiero co usiadłem. No przecież widzę, widzę. Siedzi. Roboty pełne ręce od samego rana, ten siedzi się opieprza, no. A przedtem co robiłeś? Jak to co? No. Leżałem. No, no tak, jak zwykle, leżałem. Leżałem i na pewno myślałem. Żebyś wiedziała. No to co tym razem, Heniuś, wymyśliłeś? Powiedz mi. A powiem ci, że stwierdziłem, że jak się rano ogolę, tak, to czuję się normalnie 10 lat młodszy. Heniuś, żebyś ty sobie tak pomyślał i wymyślił te golenie wieczorem, zanim pójdziemy do łóżka, to może by była z tego większa korzyść, co? Maniuś, żonko moja, tak, czy jakieś potrzeby masz? No. To może strzelimy jakiś szybki numerek, co? Tak, teraz, szybki numerek. A czy u nas są jakieś inne? Dwie minutki, a zanim się nastroisz, to godzina. Wolno, chłopie. Koniec dzisiaj. To słuchaj, tak, na ten twój ból głowy, tak, to ja skoczę może do sąsiadki po tabletki, tak, nie? A ty w tym na jakąś godzinkę. A właśnie, też na godzinkę, też będziesz się stroił. No może mi pójdzie szybciej. No. A ty w tym czasie, tak, słuchaj, skocz do sklepu po piwo.
Heniuś. Może się, i przynajmniej się dotlenisz. A, Heniuś, ślisko jak diabli, jeszcze się przewrócę, coś ty, ocipciał. Słuchaj, no. Kup puszkowe, żeby się nie stłukło. O, tak. Och, wy mężczyźni, mężczyźni, wy to tylko myślicie o jednym, o piciu i o seksie. Oj, przepraszam cię bardzo. Często myślimy o kulturze i sztuce. Ale mnie zaskoczyłeś, Henik. O jakiej ty mówisz kulturze? O jakiej ty mówisz sztuce? No, o kulturze picia i sztuce kochania. A, też wymyślę. Heniuś, a jak byłeś niedawno w tym sanatorium, to byłeś mi wierny? No jasne, kochana, tak jak ty mi. O kochany, ostatni raz tam pojechałeś. Ostatni raz. Powiedz mi, ile razy mnie zdradziłeś? Oj, spokojnie, tam ten jeden raz, co mi się przydarzyło, to od razu zdrada. A widzisz, Heniuś, ten jeden raz, a jakby teraz nam się przydał, no nie? Heniuś, a w swoim życiu powiedz mi, ile ty tak miałeś kobiet, co? Oj, nie powiem ci, abyś mnie kopnęła w dupę i odeszła. No powinnam, no ale wiesz co, nie wygnam ci, nie wygnam cię, tylko mi powiedz. Nie, bo się obrazisz. No nie obrażę się, ale powiedz. Na pewno? Na pewno, a teraz licz. No dobra, poczekaj, niech pomyśl. No. Raz, dwa, trzy, tak. Cztery, ty pięć, sześć. Alemania, szczerość za szczerość. No, słuchaj. A powiedz tak, z iloma facetami ty spałaś? No szczerość za szczerość, no dobrze. No powiesz w końcu, czy nie? No mówże wreszcie, z iloma. Ile razy mówię, że jak liczę, nie masz mi przerywać. Dobra, słuchaj, przestań już liczyć, bo jak politycy o tą historię się pokłócimy. No masz rację, tak, 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 już przestanę liczyć. Heniuś, a co ty się tak pizdrzysz od samego rana, co? Jak to co? No. To zapomniałaś, że mamy zaproszenie na imprezę? Na jaką imprezę? I gdzie? No do wójta. No po co? Najpierw zapraszał, proszę cię, na Dzień Kobiet. Tak. A później wymyślił jakąś imprezę, no, pod pseudonimem Fuck. Fuck? Coś słyszałem, Fuck You, ale Fuck nie wiem. No. Bo to jest Forum Aktywnych Kobiet. Aha, w ten sposób. Hej, kochana, a czy przed tą imprezą, tak, na którą mamy jechać, wyczyściłaś mi garnitur? No, wyczyściłaś, tak, wyczyściłaś. A płaszcz? No, też wyczyściłaś. A buty? Hej, już się podzięło, a buty mają kieszenie. Wiesz, Mania, co? No. Lepszego odkurzacza jak ty jesteś, to tak, my normalnie w żadnym sklepie nie kupimy. Heniuś, co z tego? Te twoje kieszenie takie płytkie, że nawet nie stać mnie na kupno nowej sukienki. Oj, Heniuś, Heniuś, ty mnie chyba już nie kochasz. Kocham, kocham, nie być. Tak, kochasz. Kiedyś to patrzyłeś mi prosto w oczy, trzymałeś za ręce i rzekłeś czułe słówka, a teraz? Ależ mój króliczku kochany, bo odkąd sprzedaliśmy fortepian, to już nie ma takiej potrzeby trzymać cię za te rączki. I nie mów do mnie króliczku, bo nie masz odpowiedniej ilości sałaty dla tego króliczka. A i twoja marchewka już nieco przywiędła. Mania, nie złość się, usiądź się, usiądź. Bo wiesz, że złość urodzie szkodzi, nie? No. A ty już za bardzo to szastać nie masz czym.
aś ty taki mądry. A tak. To wiedz, że kobiecie do szczęścia to są tylko potrzebne cztery malutkie zwierzątka. Tak? Tak. To uświadom mnie, jakie to może ci kupię, będę miał wreszcie spokój z tobą. A powiem ci. No to dawaj, ale zaznaczam jedną rzecz. Tak. Karmić będziesz je sama. No i dobrze, ale ci powiem. Pierwszy to jaguar, ale w garażu. Drugie to norki, ale w szafie. A trzeci to gorący tygrys, ale w łóżku. O, wiesz? No a czwarte? O, Heniuś, czwarte to taki osioł, co na wszystko zapracuje. Taka jesteś mądra? Tak. Taka? Tak. To ci powiem, no to powiem, że twój osioł zgromadził dla swojego króliczka tyle sałaty, tak, że wystarczyło na dzisiejszą imprezę na wystrzałową kecę. O! Och, ty mój otępiały tygrys. Chcę zrobić się na bóstwo. Powoli, kobieto, powoli, bo dostaniesz zadyszki i głowa cię rozboli. Skąd ja ci to teraz wezmę od bólu głowy tablety? Sąsiadka pewno już dawno wyjechała do wójta na balety. Ale widzieliście państwo? Wystartowała jak burza. Wystarczyła sukienka. Szmatka nieduża i ozdrowiała. Moja prześliczna żona i cała w skowronkach, rozpromieniona. Ale zanim się wypicuje, założysz im szyle, to ja sobie chociaż sam lampkiem wina wychylę. Co tu się dzieje? Coś tu za wybryki? Mieliśmy zagrać dla tej publiki. Panowie, panowie, nie czas na gadu-gadu. Bierzemy mikrofony w ręce i dajemy czadu. Skoro tak mówicie, więc pokażmy temu światu, jak zgrana paka daje do wiwatu. Nie zostawi już.
Kabaret z grona Paka z klubu Seniora w Rakowicach dzisiejszego wieczoru próbował was zabawić w składzie. Tadek Liszewski, Mariusz Grosiński, Janek Knobloch, człowiek do zadań specjalnych, Stasiu Hoffman, no i ja, Wiesław Zawadzki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Thank you.